Z Traktatu Świętego Cypriana, Biskupa i Męczennika o modlitwie pańskiej. Mówimy z kolei: Przyjdź Królestwo Twoje. Prosimy, aby przyszło do nas Królestwo Boże, podobnie jak błagamy, aby imię Boga było w nas uświęcone. Kiedyż bowiem Bóg nie jest królem, albo kiedy rozpoczęło się w nim to, co było zawsze i nigdy nie ustało. To też my prosimy, aby nadeszło nasze królestwo, obiecane nam przez Boga, a wysłużone męką i krwią Chrystusa, abyśmy, gdy zapanuje ostatecznie Chrystus, my również, niegdyś niewolnicy tego świata, otrzymali królestwo zgodnie z Jego obietnicą. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane Wam od założenia świata. Możliwe jest także, bracia umiłowani, iż sam Chrystus jest tym królestwem, którego przyjścia codziennie pragniemy, którego objawienia się pilnie oczekujemy. Albowiem, jak Chrystus jest wstaniem, bo w nim wstaniemy. tak samo możemy powiedzieć, iż jest on królestwem Boga, bo w nim będziemy królować. Słusznie zaś prosimy o królestwo Boże, to jest królestwo niebieskie. Ponieważ istnieje też Królestwo Ziemskie. Ten jednak, kto się wyrzekł u świata, jest wyższy od jego zaszczytów i królowania. Mówimy dalej, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi. Prosimy zaś nie o to, aby Bóg mógł czynić to, co chce, lecz abyśmy my potrafili to, czego Bóg chce. Któż zresztą zdołałby przeszkodzić Bogu w dokonywaniu tego, co chce. Ponieważ jednak szatan przeszkadza nam być posłusznym Bogu w myślach i uczynkach. Dlatego prosimy i błagamy, aby spełniała się w nas Boża wola. Aby to się stało, potrzeba nam woli Bożej, to jest Bożego wsparcia i opieki. Nikt bowiem o własnych siłach nie jest dość mocny, ale dopiero łaskawość i miłosierdzie Boże czynią go bezpiecznym. Zresztą także sam Pan. Wskazując na słabość przyjętej przez siebie natury ludzkiej, powiada: Ojcze, jeśli możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Dając zaś przykład uczniom, aby czynili nie swoją, ale Bożą wolę, dodał: Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Wolą Bożą jest to, co Chrystus wypełniał i czego nauczał: pokora w postępowaniu, stałość w wierze. Powściągliwość w słowach, prawość w działaniu, miłosierdzie w uczynkach, ład w obyczajach. Wolą Bożą jest niezdolność wyrządzania krzywdy, zdolność znoszenia krzywdy wyrządzonej, zachowanie pokoju z braćmi, miłowanie Boga całym sercem, miłowanie Go dlatego, że jest Ojcem, lękanie się, bo jest Bogiem, nieprzedkładanie niczego ponad Chrystusa, bo i On niczego ponad nas nie przedkładał. Wolą Bożą jest trwać nieprzerwanie w Jego miłości, ufnie i mężnie stać pod krzyżem. Kiedy wypadnie walczyć w Jego imię i o jego cześć, okazać w słowach stanowczość wyznawania wiary, podczas tortur, ufność, która podtrzymuje w walce, w chwili śmierci, cierpliwość, za którą dostępujemy nagrody. To właśnie oznacza chcieć być współdziedzicem Chrystusa. To oznacza zachowywać Boże przykazania, to oznacza spełniać wolę Ojca.